Prokuratora Radosław Rębiak z prokuratury rejonowej w Legnicy. Oskarżony stoi pod zarzutem popełnienia zbrodni polegającej na dokonaniu w okresie od 7 do 14 grudnia trzech napadów rabunkowych z użyciem noża na placówki bankowe na terenie Legnicy oraz o jedno usiłowanie dokonania tego napadu, kiedy został ujęty przed tym napadem na gorącym uczynku zdarzenia. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do wszystkich zarzutów. Jego W późniejszym etapie wyjaśnił jednak, iż był do tych zdarzeń nakłaniany przez inne osoby. Ten wątek również był badany, nie potwierdził się, a sprawę w tym zakresie wyłączono do odrębnego postępowania. Oskarżonemu grozi kara od 3 lat pozbawienia wolności do 15 lat pozbawienia wolności, przy czym musimy tutaj pamiętać, że te przestępstwa zostały popełnione w tak zwanym ciągu przestępstw, za które grozi surowsza odpowiedzialność karna. Będziemy się domagać kary surowej, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.